Śląski Portret to hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu fotograficzno-filmowego Obiektywnie Śląskie. Prace mogą zgłaszać wszyscy chętni, a termin mija 15 września. Paweł Jędrusik. To już 14 edycja jednego z ważniejszych konkursów fotograficzno-filmowych w regionie. Można do niego zgłaszać fotoreportaże, filmy i fotokasty. Podobnie jak w ubiegłych latach, zgłoszone prace będzie oceniać jury w składzie Tadeusz Rolkę, Tomasz Sikora, Adam Sikora, Antoni Cygan i Jacek Jost-Berens. Temat to ośląski portret, co można różnie interpretować. Tradycyjnie nie narzucamy interpretacji tematu. Jedynie w naszym regulaminie można znaleźć takie dookreślenie, bo oczywiście możemy się skupić na portrecie. Możemy też się skupić na tym, co słowo portret. Jako źródło słów tego słowa ma znaczenie, czyli odkrywanie, wydobywanie na światło dzienne. I tu można właśnie wydobyć i śląską tradycję, i historię, i kulturę, i ludzi. To już jak Państwo, czym nas zaskoczą, czym zaskoczą Jurorów, także na to czekamy. Prace do konkursu można zgłaszać na stronie obiektywnieśląskie.pl na zwycięzców, jak co roku czekają nagrody, a najlepsze prace będą zaprezentowane w formie wystawy, między innymi w katowickim Nosprze.